Czy to będzie dobry książkowy dzień? Pewnie, że będzie dobry. Jak może nie być dobry, jak mam Pucia nowego? Pucia poznaje kolory i dźwięki. Nasza księgarnia to jest bardzo ładna okładka Pucia, bardzo, bardzo przyciąga oko. I to jest ta seria Uczę się mówić, bo kto zna Pucia? A chyba nie ma w Polsce wielu osób, które nie słyszałyby chociaż o Puciu, jeżeli mają małe dzieci. To doskonale wie, że są te małe kartonowe i te duże. Na blogu Aktywne Czytanie zresztą przygotowałam kiedyś taki wpis, który Pucio w jakim wieku? Dodam też oczywiście nowości, staram się tam podrzucać właśnie nowe Pucie, czyli też między innymi gry, puzzle, wszystko to, co jest obudowane, że tak powiem. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast Nie Tylko Dla Mam. Zresztą Aktywne również jest podcastem i teraz możecie ich posłuchać również w audiotece, więc super! A dla wszystkich, którzy nie znają Pucia, no co mogą być tacy ludzie na świecie? Autorką tej serii jest Marta Galewska-Kustra, a ilustracje do Pucia robi Joanna Kłos. I tym razem ta kartonowa mała książka ma bardzo fajny pomysł, bo Pucio goni za motylkiem. Mamy taki powtarzający się refren w tej książce, czyli jedno zdanie. Hej, zaczekaj na nas! Zaczekaj na nas! Hej, motylku, zaczekaj! Czyli Pucie goni po prostu motylka. Pucio ma kolorowe auto, no i ten piękny motyl na samym początku. I się zaczyna. Pucio goni motylka, a my przy okazji mamy różne dźwięki, na przykład stuk stuk albo bum bach. Możemy sobie rozmawiać o tym, co się dzieje na obrazku. Robią huśtawkę i uwaga, babeczka i facet. Czyli jesteśmy w okolicach placu zabaw, mamy bujanie na huśtawce. I tutaj mamy trochę więcej zielonego, no bo pamiętajcie, że poznajemy kolory. A tutaj mamy deszcz kap kap i te drzwi też są niebieskie i krople są niebieskie i w kałużach można się chlapać na niebiesko. I oczywiście, że kto ma niebieskie kalosze? Siostra Pucia. Wszystko toczy się wokół tak naprawdę rzeczy, które dzieciom są znane. Zauważcie, że mamy różny kolor skóry, także bardzo fajnie, tak współcześnie. Puciek daje radę, mamy dziecko w okularach i bawimy się w najlepsze. A propos tej właśnie różnorodności, szacuneczek, bo widzę, że autorka bardzo, bardzo postawiła właśnie na to. Kolorowa łąka jest na końcu, ale chcę Wam pokazać uroczą stronę. O, właśnie tutaj, bo kwiatki dostaje mama, te kolorowe kwiatki. I oczywiście, że motylek jest tutaj. No tutaj jest i na końcu jeszcze, co Pucio widział w parku i możemy sobie po prostu powiedzieć, jaki to ma kolor, nazwać daną rzecz, ona jest podpisana, ale też możemy sobie wrócić na konkretną stronę i wyszukiwać, gdzie to może się kryć. Prosty pomysł, a myślę, że jestem pewna, że dla wielu maluchów to będzie hit, bo tak właśnie powinno się uczyć. To jest edukacja przez zabawę. To co? Czytamy?